Moje wykształcenie, jeden z kierunków studiów, który skończyłam, jest oparte o wyceny nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami. Mimo, że nie jestem budowlańcem z wykształcenia, to mam pełną świadomość tego, że aby powstał stabilny dom, który będzie rzeczywiście stał i będzie mocny, jego podstawami jest fundament, właściwie stworzony fundament. I kiedy przyjrzymy się życiu na Ziemi tak dokładniej, zauważymy, że w naszym dualnym świecie wszystko jest oparte o fundament. O to, na jakim fundamencie powstają pewne rzeczy, na jakim fundamencie wyrastają rośliny, jakim fundamentem korzenie są dla rosnącego drzewa. To wszystko określa, na ile stabilny będzie efekt tego, co na tym fundamencie powstanie. Może się zdawać, że fundament jest podstawą wszystkiego. Fundament jest również tym, na czym wyrasta i z czego wyrasta dana jakość i dane życie i dane tworzenie. Fundamentem dla nas ludzi jest nasze dzieciństwo, nasz dom rodzinny. I fundamentem dla związku jest to, co łączy dwoje ludzi. W zależności od tego, jaki jest fundament tego związku, taka będzie jego jakość. I może się wydawać czasem, że fundamentem związku są dzieci. Ale dzieci nie są nigdy fundamentem. Dzieci są owocem. Owocem relacji. Nigdy nie mogą być fundamentem, ponieważ kiedy stają się fundamentem, wówczas relacja staje się zachwiana. I tutaj odniosę się do słów Berta Hellingera, który stworzył system ustawień rodzinnych. Bardzo specyficznego człowieka o niesamowitej wiedzy i filozofii życia. W jego naukach to, co przyciągnęło bardzo mocno moją uwagę, były nauczania związane z relacjami i tworzeniem związków. Jego słowa, że związek musi iść najpierw przed dziećmi, a dopiero potem za związkiem są dzieci, ponieważ dzieci są owocem tego związku. Było to coś, co utkwiło w mojej głowie na ogrom lat. I przyglądając się swojemu życiu i swojemu doświadczeniu, bardzo mocno zrozumiałam, dlaczego moja ostatnia relacja nie miała możliwości powodzenia. Może nie nazywając tego w ten sposób, że nie miała, ale nie powiodła się. Nie powiodła się, ponieważ nie miała właściwego fundamentu. I tym fundamentem dla związku jest zbudowanie silnej więzi między dwojgiem ludzi. Jest danie sobie nawzajem wsparcia, oparcia i stworzenie takiej więzi, która połączy tych dwoje ludzi, dając jednocześnie bezpieczną przestrzeń i trampolinę do wybicia się wyżej dla owoców swojej miłości. Ja w swojej ostatniej relacji, my pozwoliliśmy sobie na to, by trochę pomieszać wszystko. Nie zaprzeczę, że udało nam się stworzyć coś cudownego. Cudowną istotę, która jest naszą córką i my widzimy owoc tego tworzenia. My oboje bardzo pragnęliśmy dziecka. Jednak to pragnienie, które w sobie mieliśmy, my pozwoliliśmy, bo to pragnienie wyprzedziło zbudowanie fundamentu. I to często się dzieje. Często dzieje się w relacjach, że dwoje ludzi chcą w pewien sposób spełnić oczekiwania wszystkich dookoła, ale też i nieświadomie zaleczyć swoje własne rany. Gdzie dziecko wówczas staje się przedłużeniem ich samych i dla dziecka chcą stworzyć życie i dać przyszłość lepszą niż sami mieli.
Jednak gdy tak się dzieje, gdy się tak dzieje, dziecko wychodzi naprzód. Przyjrzyjcie się swoim relacjom. Kiedy przyjrzycie się im dobrze, spróbujcie zauważyć, jak to było. Na ile wasza relacja i wasz związek był stabilny i silny u podstaw, na tyle silny, by udźwignąć wyzwania rodzicielstwa. I na ile moment, w którym zostaliście rodzicami, zachwiał podstawami waszego związku. I czy w ogóle zachwiał? Bo nie mówię, że zawsze tak jest. Ale bardzo często dzieje się tak, że kiedy pojawia się dziecko, dwoje ludzi, którzy byli sobie bliscy, nagle nie potrafią się odnaleźć i obowiązki rodzicielskie stawiają ponad to, co jest podstawą związku. Nie mając dla siebie nawzajem czasu, są zabiegani, zaganiani, z ogromem zadań do wypełnienia, zmęczeniem i przemęczeniem. Nie ma czasu na relacje. Relacja schodzi na dalszy plan. Dzieci pochłaniają wszystko. I dzieje się czasem wówczas coś takiego, gdzie następuje kompletne rozjechanie związku. Jeden rodzic bierze sobie jedno dziecko, drugi rodzic bierze drugie dziecko. I tą miłość, która powinna ich łączyć, która była zapalnikiem, iskrą do stworzenia związku, przelewają na dziecko. I to dziecko staje się wówczas partnerem w życiu tej dorosłej osoby. Taki związek staje na równi pochyłej ku upadkowi. I nie mówię, że to jest proste i łatwe, by znaleźć dla siebie czas w takim pędzie i w gonitwie dnia codziennego. Absolutnie nie. Wiem dobrze, jakie to jest trudne. Dzisiaj mam inną świadomość, ale kilka lat temu, kiedy z ówczesnym partnerem zapragnęliśmy dziecka, ja nie miałam tej świadomości. My nie wiedzieliśmy, jak to będzie. My owszem, poszliśmy o krok dalej i świadomie stworzyliśmy naszą córkę. Jeszcze niedawno o tym rozmawialiśmy. Mieliśmy taką mocną i głęboką rozmowę między sobą. To niesamowite, że udało nam się coś takiego, że nie był to przypadek. My naprawdę pragnęliśmy tego dziecka. Ale oboje też podczas tej rozmowy ostatniej zrozumieliśmy, że to pragnienie przewyższyło wszystko inne i my nie spodziewaliśmy się tego, jakim wyzwaniem będą kolejne miesiące, które przed nami staną. I trudno było nam sprostać temu wyzwaniu. Oboje mu nie sprostaliśmy. Czego efektem stało się to, że nasz związek się rozpadł. Dzisiaj, kiedy o tym rozmyślam, zdaję sobie w pełni sprawę z tego, co było pierwszą rzeczą, której zabrakło. W tej gonitwie dnia codziennego i nawale obowiązków, by wszystkiemu sprostać, my nie mieliśmy czasu dla siebie. To nie znaczy, że nie mogliśmy go mieć. To nie znaczy, że nie mogliśmy go wygospodarować. My po prostu nie wiedzieliśmy, że jest to ważne. Ja nie miałam świadomości, że my potrzebujemy czasu na związek. Że my potrzebujemy czasu tylko dla siebie. Bo my mogliśmy to zrobić, ale kiedy nie wiemy o tym, kiedy nie mamy tej świadomości, idziemy automatycznie przez życie. Tak jak szli nasi rodzice. Pewnego dnia zdałam sobie z tego sprawę, że gdybyśmy znaleźli godzinę czasu każdego dnia, na przykład wstać godzinę wcześniej przed dziećmi,
bo wieczorami wieczory zawsze były trudne, ale wstać godzinę wcześniej przed dziećmi. Nawet pół godziny wcześniej przed dziećmi i wypić razem kawę. Zanim rozpoczniemy gonitwę dnia codziennego, wypić razem kawę. Popatrzeć na siebie. Zobaczyć siebie. Móc zamienić kilka słów ze sobą, bez dzieci, w takiej intymnej bliskości. Nawet te pół godziny mogłoby wszystko zmienić. Zamiast tego pół godziny była gonitwa. Ogromna, ogromna gonitwa, bieganina, stres, zadania, kto co, rozdzielanie obowiązków, szybko, 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 szybko. I to jest w wielu, wielu domach i w wielu związkach. Kiedy pierwszy raz przeczytałam te słowa, że związek musi mieć pierwszeństwo przed rodzicielstwem, to był dla mnie szok. To było wiele lat temu, kiedy zaczęłam studiować ustawienia hellingerowskie, zgłębiać tą wiedzę i to mnie mocno poruszyło i mocno dotknęło. Jak to związek przed dziećmi? Jak to związek przed dziećmi? Przecież dzieci muszą być najważniejsze. To były takie pierwsze rzeczy, które przychodziły do mnie. I to były też pierwsze rzeczy, które zdałam sobie sprawę, że ja złożyłam sobie postanowienie, że dzieci będą zawsze na pierwszym miejscu. Ale kiedy dzieci stają się na pierwszym miejscu, kiedy stają na pierwszym miejscu, wówczas przyjmują równorzędną rolę z naszym partnerem. Czym wówczas jest związek? Kiedy mamy wiele ran w sobie nieuzdrowionych, to jest ekstremalnie intensywna podróż, ale nie znaczy, że jest niemożliwa. Skąd dzieci wezmą wzór na dalszy etap swojego życia? Skąd będą wiedziały, jak budować relacje? Dzieci uczą się poprzez obserwacje. My też się tego tak uczyliśmy. Nasze życie często przypomina życie naszych rodziców. Może nie żyjemy w czasach takich jak nasi rodzice. Może wiele rzeczy jest łatwiejszych, ale kiedy przyjrzymy się pewnym rzeczom i pewnym emocjom, których doświadczamy, możemy zobaczyć w sobie naszych rodziców, że poszliśmy ich drogą. Albo drogą innych naszych bliskich, bo stamtąd braliśmy wzór. Uczymy się przez obserwacje jako dzieci i jeśli chcemy innego życia dla naszych dzieci, to potrzebujemy od pokazania im innego wzorca. Ale nie wystarczy, by tym innym wzorcem było inne traktowanie naszych dzieci. Potrzeba czegoś więcej, potrzeba pokazania im, jak zbudować fundament. I może okazać się, że nasz związek nie będzie perfekcyjny i idealny. Ale jeśli pokażemy im, czym jest związek i relacja, jeśli pokażemy im, jak rozwiązywać konflikty, jeśli pokażemy im, że może kłótnie będą zdarzały się w związku, ale po tych kłótniach przychodzi pogodzenie, rozmowa. Dzieci czerpią wzorce z nas, kiedy pójdą w świat i zobaczą, że ich jedynym doświadczeniem będzie, że były na pierwszym miejscu u rodziców, to jak mają stworzyć swój związek? Ich związek będzie powieleniem tego, czego my doświadczyliśmy. A więc wejdą w związek, będą mieli swoje dzieci i dzieci staną na pierwszym miejscu. Nie będzie inaczej. Fundamentem wszystkiego, ukorzenieniem jest to, co daje podstawę. Fundament to podstawa. Jeśli nie ma stabilnej podstawy, jeśli nie ma stabilnego fundamentu, nie ma możliwości, by wyrosło na tym coś, co nie zostanie zachwiane. Czym jest fundament w związku?
to silna więź, mocne ukorzenienie, to trampolina, elastyczna trampolina, która pozwoli dla dwojga ludzi, którzy tworzą ten związek, na stanięcie do wszelkiego rodzaju wyzwań, ale również na to, by dzieci mogły wybić się z tej trampoliny wyżej. Nie ją zarwać, nie zachwiać tymi fundamentami, ale wybić się. I będąc w relacji, stajemy do różnego rodzaju wyzwań. My się uczymy relacji, my uczymy się drugiego człowieka. Jednak często brakuje nam czasu na tą naukę. Często popełniamy fundamentalny błąd, którym jest zbyt szybkie założenie rodziny i nie danie sobie czasu, by siebie naprawdę poznać. By stworzyć właśnie właściwy, silny, mocny fundament. A tym właściwym, silnym, mocnym fundamentem jest zdrowa relacja. Zdrowa relacja oznacza nie tylko, że dajemy sobie nawzajem wsparcie, ale również idziemy w kierunku rozwoju własnego, uzdrawiania własnych ran, uwalniania się od przeszłości, zmiany wzorców, mechanizmów i przekonań, które nam nie służą, a które wynieśliśmy z naszych domów rodzinnych, a tam zostały one wyniesione z poprzednich domów rodzinnych i tak dalej, i tak dalej. Tu nie ma winnych. My jesteśmy odpowiedzialni za naszą relację. Kiedyś napisałam taki post po jednej z sesji z moją klientką, która rozstała się z ówczesnym partnerem. Rozstanie jest zawsze trudnym momentem i ona bardzo to przeżywała. I to jest, kiedy my mamy nieposprzątaną przeszłość, to rozstanie z drugim człowiekiem jest końcem świata. Wiem, bo sama to przechodziłam i dla mnie to był koniec świata, kiedy rozstawał się ze mną mój partner. To był koniec świata, to był kompletny dramat. Ale koniec świata tak naprawdę jest tylko w naszym wnętrzu, dla naszego wewnętrznego dziecka. W rzeczywistości, z mojego doświadczenia i mojego patrzenia, koniec relacji nastąpić może tylko w jednym momencie. Śmierci ciała. Póki żyjemy, nigdy nie wiadomo, co się zdarzy. Naprawdę nigdy. Więc przyjrzyjcie się swoim fundamentom, co ten fundament buduje w waszym związku. Przyjrzyjcie się waszej codzienności, bez względu na to, gdzie jesteście w swojej relacji. Zawsze możecie zacząć budować ten fundament, nawet teraz, kiedy są dzieci, nawet w momencie, w którym być może wydaje wam się, że to już jest nierealne. Spróbujcie znaleźć chwilę i porozmawiać ze swoim partnerem. Spróbujcie stworzyć wspólny czas dla celebracji waszej intymności, waszej relacji, na to, by pół godziny dziennie być ze sobą, ale nie wtedy, kiedy wszystko zostaje ogarnięte, bo wtedy wciąż jesteście w tym wzorcu, gdzie wszystko inne jest ważniejsze. Spróbujcie zrobić to przed wszystkim innym. I nie po to, by przy porannej kawie usiąść i omówić problemy porozdzielać obowiązki dnia codziennego, ale po to, by spojrzeć swojemu partnerowi w oczy i zapytać, jak ci się spało, jak ci minęła noc. Czy jest coś, czego potrzebujesz? Czy jest coś, o czym chciałbyś porozmawiać teraz, przez tą chwilę, będąc razem? Usiądźcie w bliskości, dajcie sobie najcenniejszą rzecz, jaka istnieje. To jest najcenniejsza rzecz. Uważność i twój czas. To jest coś, za czym każdy z nas tęskni. Pięknego dnia, kochani. Do usłyszenia wkrótce.